W dzisiejszym filmie do wygrania ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu Croxy na CaseHugu, jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez Vex, który daje ci 10% więcej do każdej wpłaty, kodu oczywiście możesz używać dowoli i za każdym doładowaniem 10% więcej zyskać. No i oczywiście dwie skrzyneczki na start za free. Dla nowych użytkowników oczywiście tutaj wszelakie metody płatności masz, więc jakbyś chciał CaseHuga sobie doładować, to oczywiście możesz elegancko to zrobić. Również przypominam o konkursie na kosę. Link oczywiście w przypiętym komentarzu. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmo mowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. W jakimś niedalekim odcinku zrobimy jeszcze jeden giveaway na ciut droższą kosę, więc możecie pisać oczywiście propozycje. No oczywiście grając na CaseHugu możecie sobie wbijać level i potem odbierać sobie oczywiście tutaj fajne nagrody na stronie. Również oczywiście no możecie darmowe skrzyniczki tutaj zdobyć, ja ich trochę mam, ale nie będę ich póki co otwierał. Również oczywiście no do giveaway też masz sobie dołączyć oczywiście daily bonus, też odebrać sobie możesz, no i cashback. Im więcej oczywiście grasz na stronie, tym ten cashback będzie dla ciebie większy. A my zjeżdżamy na dół, tutaj również są free skrzyneczki, więc warto sobie skorzystać. No a my idziemy na skrzynkę, która kosztuje 400 dolców, która w poprzednim filmie tak nam dała zarobić, bo dała nam stary, no chyba jeden z najdroższych możliwych itemów, czyli AK-47 White Lotus za 8000 dolarów. Stąd, no właśnie między innymi dzięki temu w moim balansie, no ponad 10 tysięcy dolców, więc próbujemy. Oczywiście przypominam również o konkursie na kosę, która odbywa się oczywiście na Discordzie. Jak chcesz oczywiście wziąć udział, no to dołącz sobie na Discorda i weź sobie udział. Generalnie jest to skrzynka 10% profit. Jeśli ktoś by oczywiście nie wiedział, no tutaj niestety te dwa otwarcia kosztowały nas 800 dolców do 3 razy sztuka. W poprzednim odcinku to trzecie otwarcie okazało się szczęśliwe, no niestety nie będzie tak i tym razem próbujemy jeszcze raz tą skrzynkę poker, ale ostatni raz. No i niestety ten ostatni raz, kurczę, przyniósł mi znowu tutaj to G3SG, którego bym, no, nie chciał tutaj dostać. Ale dobra, no dla widza, ostatni raz! Jak teraz ta skrzynka mi nie da... Aha, no to super. Generalnie inwestycja życia, tak, graj odpowiedzialnie, pamiętaj, bo skrzynka no nie zawsze musi oddawać, tak jak oczywiście widać. Tworzymy bitwę, jest to pierwsza bitwa w dzisiejszym filmie. A jak mówię, że chcę stworzyć bitwę, no to biorę oczywiście skrzynki najdroższe. Ej, ten poker nie jest najdroższą skrzynką, ale dobra. Powiedzmy, że wrzucę trochę tych skrzynek, ok? Mamy taki budżet, że możemy sobie na to pozwolić. 2800 dolców, stary, 7 takich skrzynek. Czy uważasz, że jestem odklejony? Kurwa, oczywiście. Gra jest losowym botem, lecimy. 7 skrzynek, stary, 2800 dolców kosztuje ta bitwa. To jest ponad 10 tysięcy złotych, proszę. Daj mi coś z tej skrzynki. Ja wiem, że tu jest tylko 10%, ale dla króla tutaj wypadałoby coś rzucić. Chociaż jeden skin, no jedna wopa jakaś Gungnir, czy coś takiego, nie spojrzałem nawet tak. Jest hold! Jest hold! Patrz, kurwa, mamy tu! No i bank rozbity, stary, bank rozbity! Bank rozbity! Ej, czekaj, bo... Nie no, nie ma chuja, stary, że on tutaj nie dogoni! Mamy hola, mamy hola, stary, 5 koła dolców. Dzień dobry, bang bang. Ja nie mogę, no patrz, co tu się wydarzyło. Ej, tak naprawdę mogliśmy to przegrać jeszcze w tej ostatniej skrzyni. Ale o Jezu, o Jezunciu, o kurce, o mamusiu. Mamy hola, stary, mamy hola. Wiedziałem, że ta bitwa okaże się zwycięska, stary. No, fantastycznie, naprawdę fantastycznie. No jak ty nie dołączysz sobie do giveawaya za to, stary, nie zostawisz łapy w górę pod filmem, no to ja nie wiem, stary, naprawdę nie wiem. Weź sobie udział w konkursie oczywiście na początku filmu, bo naprawdę mam bardzo dużo skinów dla was na rozdawanie. Mogliście zobaczyć, że w różnych kategoriach cenowych, więc no warto brać udział, no warto brać udział. Ja bym tutaj, że tak powiem, zjechał sobie na skrzynkę tą właśnie, 289 dolców. Zobaczmy, otwieramy teraz na normalnym trybie, tak spróbuję się trochę przekonać do tego normalnego trybu, bo ten, kurczę, fast mode, no to jednak faktycznie, no trochę szybko kręci, a ja tutaj trochę wolniej potrzebuję, no ale kurczę, no nie podoba mi się to normalne otwarcie, ale
staram się przyzwyczaić do niego, tak? Zobaczmy tę skrzynkę jeszcze raz. Naprawdę budżet potężny. Mamy M9 Lore, jest to 683 dolce. Jest to uber. W sumie nie wiem, czy wyszliśmy na plus, czy nie. Jak komuś się chciałoby podliczyć, no to możecie oczywiście napisać. Tworzymy bitwę kolejną. Tylko teraz właśnie pytanie, na jaką tu skrzynkę? No może teraz faktycznie tego Golden Dragona, jest to najdroższa teraz skrzynka na stronie. Wrzućmy, no z dwie takie, Sushi Master do tego, In Love, niech będzie coś takiego, wrzućmy. Dobra, wrzućmy, nie dobra, odpuszczam tę skrzynkę. Wrzucamy cały pierwszy rząd, oprócz tej skrzynki poker. No i 2000 dolców, stary, koszt całkowity tej bitwy. Jest tutaj 6 skrzynek wrzuconych, więc no dodajemy bota. Losował się tutaj bot gadżet, więc zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Możecie dać znać w komentarzu też, jak oglądacie faktycznie te moje filmy ze skrzyneczek. Upa! Patrz to! 1000 dolców, stary! Przebitka 2x, dzień dobry serdecznie, witam, halo. Halo, no pięknie, naprawdę pięknie tutaj spada nam dzisiaj z tych skrzynek na Case Hugu. No powiem wam, że naprawdę, kurczę, bardzo mi się podobają tutaj teraz te zmiany na Case Hugu i generalnie jak teraz Case Hug wygląda. No kurczę, te bitwy też zapamiętałem jakoś inaczej. Teraz naprawdę działa to znacznie lepiej. No i te dropy, stary, no te dropy to jest w ogóle fantastyczna sprawa, co tu się dzieje. Kurczę, no naprawdę podoba mi się, czuję się lekko luksusowo, stary. 3000 dolców. No ja nie wiem, czy tu jest, halo, jakaś szansa, żeby to przegrać? No nie wiem, chociaż no kto by chciał przegrywać, że tak powiem, swoje skiny, tak? Rzucamy Sushi Mastera teraz, no z 5 razy. Jak tak dalej pójdzie, stary, no to ja będę musiał zaraz poprosić pana tutaj Case Huga o jakieś nowe skrzyneczki droższe. Może jakieś procentóweczki, jakieś 10%, 15%, halo, panie Case Hug. Proszę tutaj wziąć pod uwagę moje słowa, bo jestem zawodowym tutaj otwieraczem skrzynek już od dobrych kilku lat, więc wydaje mi się, że moje słowo może być coś warte, tak? Ja tutaj wiem co... Oj, 700 dolców. Ale ten parakord, no coś tam odbija. No ale... No zanosi się, że w końcu coś tam przegramy. No ale chyba jednak nie przegramy tej bitwy, co mi się wydaje. Strata naprawdę delikatna tutaj tego bota do mnie. Jest to, no teraz 100 dolców, to jest do odbicia, tak? O Jezus Maria, no to GG. No i chyba zabrało w końcu, ale zobacz, 358 dolców zrzuciło 1600. No naprawdę wow. I patrz, 4300 w tej bitwie. No naprawdę mocno. Mamy 11500. Ty, bo to w sumie nie jest aż tak gigantyczny profit, jakiego ja tutaj oczekiwałem tak szczerze, więc no... Trzeba to naprawić. Spróbujmy może, czy ja chcę tego pokera jeszcze ładować dalej, no ja nie wiem, stary, no już hola trafię, czy ja chcę jeszcze tutaj coś ryzykować, no nie, wrzućmy sobie cztery takie skrzynki Dragon, nie wiem, czy w końcu zadałem to pytanie, czy nie, bo zawiesiłem się na battle, ale jak oglądacie właśnie moje tutaj filmy z skrzyneczek, o, bo Tisamo teraz, zobaczymy co... Tam tutaj bot i samo zaproponuję, czy nas opierdzieć, czy nie. Jak oglądacie te moje filmy ze skrzyneczki, stary, to daj znać w komentarzu, bo to jest ciekawe dla mnie. Po prostu chciałbym wiedzieć, jak długie chciałbyś te filmy oglądać. Czy bardziej tak, wiesz, tak 5-10 minut, czy taki, nie wiem, właśnie koło 5 minut, 6, 7, coś takiego. Czy może w ogóle 15 plus, coś takiego, no daj znać. 1800, no dostaliśmy znowu na dziurę, no zaczyna mi się znowu tutaj nie podobać to, co się dzieje, mimo iż trafiliśmy hola, to tak naprawdę na tego profitu tutaj no, ani wydło, ani słychu trochę, nie? Zjeżdżamy poniżej 10 koła dolców, no z 10 koła to my zaczynaliśmy, stary. No dobra, 7 skrzynek okazało się dla nas szczęśliwych w tej bitwie na te skrzynki poker, więc zobaczmy, wrzućmy losowego bota pod delta, poproszę. Poproszę, tutaj serdecznie dla króla, królewska tutaj bitwa zbugowana o jakiegoś fajnego tutaj skinka, jakiegoś fajnego drugiego, tak? No nie obraziłbym się znowu jakby ten hole spadł, ale ojej, 5 koła dolców, ajajajajaj, 6700 nam zostaje, mówisz? No powiem tak, jeżeli dostaniemy na dziurę w tej bitwie, no to pamiętaj, że najważniejsza rzecz podczas otwierania skrzynek to trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. I ja to słowo OS, to jest GG, stary, totalne. No teraz nie wiem, gungnir jakiś. Nie.
Ja nie mogę, patrz, i my Lotusa trafiamy. 17500 wygrał. Patrz, jak się narobił na mnie. No. Nie no, ta zniewaga krwi wymaga, stary. Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra, tworzę ostatnią bitwę i serio, bo mówię, trzeba wiedzieć, kiedy przestać. A czemu ja tutaj bota wybieram, jak ja chcę wybrać szczęśkę, halo? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać, stary. I ja w tym momencie mówię stop, tak? Jest to moja ostatnia bitwa na dzisiejszym filmie. Jeżeli ją przegramy, no to jest nieciekawie. I sam ma tutaj najwięcej procent win rate. Okej, okay. To wrzućmy bułę, okej? Okay? Bota bułę na pierwszym filmie albo drugim chyba opierdzieliliśmy, więc zobacz na tam pierwszą taką naszą większą bitwę. Taką dzień dobry, no i GG. W pierwszej skrzyni, stary. W pierwszej skrzyni już się pożegnaliśmy tutaj z lepszym jutrem. 8 koła do plot. No patrz, ja na poprzednim filmie trafiłem go i teraz, szkoda gadać. I tu jest w ogóle underdog, czy nie? Bo tak, kurczę, w sumie nie spojrzałem. O, to jest moja reakcja, to jest moja reakcja, no to co się dzieje? No co się stanęło, stary? No to nie miało tak wyglądać, tak? To nie miało tak wyglądać. Mamy pierwszy odcinek z Case Haga, gdzie no ten minus uderzająco mocny jest, no, że tak powiem. Lekko mówiąc, więc no trzeba to odbić w następnym filmie, tak? Więc dajcie znać oczywiście, czy macie... Oj! A, to jest 1300, no to się ucieszyłem. Dajcie znać, czy macie jakieś taktyki, albo jakieś propozycje. I to jego kiermany, patrz! Nie, no to jest hit.